Drużyny GTV Stadionu Śląskiego z rocznika 2002 z powodzeniem radzą sobie we wszystkich rozgrywkach, w jakich startują. W minioną sobotę byliśmy na meczu podopiecznych trenera Andrzeja Miłkowskiego rozegranym w ramach 10. kolejki pierwszej Okręgowej Ligi Młodzików. Pierwszy w tabeli zespół gospodarzy podejmował GKS Katowice, zachowujący jeszcze szansę na walkę o ligowe podium. Spotkanie zapowiadało się więc naprawdę ciekawie. Pierwsi w tym meczu zaatakowali katowiczanie, dalsze wydarzenia na boisku zdominowali już jednak piłkarze stadionu. W piątej minucie gospodarze po przejęciu piłki na połowie przeciwnika objęli prowadzenie. Autorem pierwszego gola w tym meczu był Patryk Paszek. Podopieczni trenera Andrzeja Miłkowskiego wciąż przeważali, ale w 10 minucie to katowiczanom udało się zdobyć bramkę, doprowadzając tym samym do remisu. Na odpowiedź Chorzowian nie trzeba było długo czekać. Nieco ponad minutę po wyrównującej bramce do siatki trafił Daniel Hornik i było 2-1 dla stadionu. Przez niemal całą pierwszą połowę atakowali już praktycznie tylko piłkarze stadionu. Piłka jednak bardzo długo nie chciała wpaść do siatki Gieksy. Wreszcie tuż przed gwizdkiem sędziego zapraszającym obie drużyny na przerwę do bramki katowiczan trafił Klaudiusz Mielczarek. Panowie, grajcie tą piłką, naprawdę jest fajnie, fajnie rozgrywacie tą piłkę, walczycie, to mi się podoba. Jest ślisko, uważajcie tam panowie, bo tam jest bardzo ślisko. No uważajcie, żeby się komuś coś nie stało. Uważajcie, dobra? Wychodzimy panowie i gramy. Patrzymy na spalony cały czas. No i dobrze. Po zmianie stron atakował wciąż przede wszystkim lider z Chorzowa. Gospodarze raz po raz strzelali na bramkę Gieksy, ale wynik pozostawał bez zmian. A kiedy piłka w końcu zatrzepotała w siatce katowiczan, sędzia odgwizdał pozycję spaloną zawodnika gospodarzy. W 50 minucie stadion raz jeszcze udokumentował swoją przewagę w tym meczu. Drugi raz w spotkaniu gola strzelił Klaudiusz Mielczarek. Minutę później GKS odpowiedział, na 8 minut przed końcem wynik brzmiał więc 4-2 dla stadionu. Ostatnie słowo w tym spotkaniu należało jednak do Chorzowian. Wynik meczu na 5-2 ustalił Michał Milewski. GTV Stadion Śląski wygrał w Berbach i umocnił się na pierwszym miejscu w pierwszoligowej tabeli, utrzymując 5-punktową przewagę nad drugim UKS-em Szopienice.
to popełni więcej błędów, tym przegrywa. No tutaj akurat dzisiaj straciliśmy bramkę na 1-1, ale chłopacy widać z determinacją dążyli do tego wyniku, jaki był i cały czas no, konsekwentnie atakowali. Fajnie grali, muszę przyznać, że rozegrali bardzo fajny mecz dzisiaj. Mecz, jak każdy mecz, trzeba do niego podejść z największą jaką można mobilizacją, żeby nie mieć takiej wpadki jak z Szczepienicami. Gieksy to już my znamy i musimy z nimi dużo wygrywać. To jest rewanż, prawda? Jak wyglądał ten pierwszy mecz? Bo z tego co kojarzę, nie wiem czy dobrze, to chyba były emocje tam. No były dość wielkie, bo pierwszą połowę zagraliśmy jak cały ten mecz. Atakowaliśmy raz za raz, no, wpadły te trzy bramki, ale potem nieudana jedna, dwie interwencje i były dwie bramki, trzeba było grać do końca. Jakby nie było, to naprawdę ciężko pracują na te wyniki, jedna i druga grupa. Dzisiaj tutaj mecz z GKS-em, mimo że wynik 5-2, ale naprawdę bardzo ciężki mecz dla nas. Właściwie stadion rocznik 2002, gdzie nie zagra, to jest pierwszy. No tak, ale to dzięki trenerowi Ancelottiemu, że mają takie dobre treningi z nami. Tam Szczepienice mają do nas parę punktów straty, ale to nie musimy, tak jak cały czas musimy wygrywać. Nie możemy żadnym, teraz Orlikiem jest ciężki mecz, mają 5 napastników, to nie może być tutaj jakichś niespodzianek. Uśmiech na twarzy chłopców to jest najfajniejsze po meczu, nawet przegranym jak jest uśmiech, a chłopcy schodzą do szatni i mówią, że dali siebie wszystko, no to jest super. No. Najgorzej jak się gra w piłkę i nie czerpie się z tego radości, to naprawdę i nie ma wyników, i nie chodzi się z przyjemnością na treningi, i w meczach to samo potem źle wygląda. Tutaj chłopcy mają radość z tego co robią, dlatego też tak świetnie wyglądają na boisku. Będą liczyć jeszcze emocje w lidze podokręgu? Ja myślę, że tak, no tutaj nie ma co się cieszyć. No wiadomo, wygraliśmy z GKS-em, teraz jeszcze Orlik, mecz w Katowicach, także myślę, że jeszcze emocje będą. Nie jest to powiedziane, że już mamy wygraną ligę, bo jeszcze trzeba swoją cegiełkę dołożyć do tego.